Cześć kochani, dzisiaj będzie malowniczo, kolorowo, dzisiaj będziemy robić wiosenną sałatkę. Mam z działeczki bardzo dużo różnej zieleniny. To będzie sałatka, którą możecie albo zjeść jako danie główne, albo jako dodatek do obiadu. Co ja tutaj mam? Mam dwie cebulki. Mam taką młodziutką cebulkę już zerwaną, dymkę, szczypiorek. Tutaj mam nawet dwa rodzaje szczypiorku. Paprykę. Troszeczkę mi zostało jeszcze szpinaku, tak końcówka. Sałatka, też świeżutka, młoda sałatka. Bardzo dużo rukoli, pomidorki. Możecie użyć koktajlowych, albo ja tutaj mam takie malinowe. Rzodkieweczki, też działeczki zrywane. Oliwa z oliwek, sól, pieprz, feta. Ja użyłam takiego serka kanapkowego. To jest taka a la feta, ale ja nie lubię, jak ta feta jest taka sucha, więc to jest taki ser i jest smaku fety, ale takiej konsystencji właśnie takiej bardziej mokrej. Troszeczkę bazylii, to też taka młodziutka bazylia, dopiero mi się pojawiła, natka pietruszki, słonecznik i odrobinę soku z cytryny albo z limonki. Mamy już gotową miseczkę i zaczniemy od rukoli. Jeśli ma to być wersja dla dorosłych, to możecie nie dziabać tego. Natomiast ponieważ to będzie sałatka, którą też mam nadzieję, że zjedzą moje dzieci, więc ja muszę podzielić na małe kawałki. Teraz weźmy jeszcze sałatkę i troszeczkę szpinaku. Ja te wszystkie sałaty rwę, a nie kroję, bo podobno jak się kroi, to po pierwsze te liście zmieniają kolor, na przykład jeśli chodzi o rukolę, a po drugie tracą witaminę C. Przejdę do papryki. Paprykę też. Jeśli wersja dla dorosłych, to polecam przekroić takie kawałki tylko po prostu na pół. Natomiast w wersji dla dzieci ja pokroję też na małe kawałeczki. I dokładamy. No i cebulka. Nie za dużo. Tu akurat wszystko zależy od dzieci. Moja najstarsza Lili uwielbia te cebule i mimo, że jest ostra, to naprawdę ją bardzo, bardzo lubi. Dobrze, teraz jeszcze dodamy troszeczkę szczypiorku. I czas na rzodkieweczkę. Została nam jeszcze feta. Fetę możemy albo pokroić, albo ją po prostu tak pokruszyć. Ja postaram się ją pokroić. Mam już czystą deskę i teraz będziemy kroić natkę drobniutko i bazylię. Teraz do naszej cytryny albo limonki dodajemy trochę oliwy, sól, ale nie dużo, bo feta jest bardzo słona, pieprz, wszystko mieszamy. Zapomniałam o pomidorkach przecież jeszcze pomidorki. Najlepiej jest pomidorki dać na sam koniec, czyli już przed podaniem sałatki. Wtedy kroimy pomidorki. Ja je też, tak jak wcześniej kilka razy mówiłam, pokroję bardzo drobniutko. Najmłodsza Jaśmina na pewno będzie wygrzebywać pomidory. Całość polewamy sosem i dodajemy jeszcze na wierzch słonecznika.
Ta-da! Wiosenna sałatka gotowa. Taka sałatka zajęła mi 10 minut, no plus jeszcze oczywiście zbieranie z ogródka różnych sałat. Ale mam nadzieję, że smakowo będzie obłędna. Mam nadzieję, że Wam też będzie smakowała. Kończę nagrywanie, bo już mam ochotę ją zjeść. Buziaczki! Pa, pa!